propagandowa, wewnętrzny jazgot jest cały czas, to jest coraz mocniejsze, to już są po prostu takie skale, cały czas więcej, 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 ostrzej, radykalniej. On nie ulega do końca, tam jest ciągle bardzo mocne napięcie między Putinem a Łukaszenką. I nie ulega mu do końca, pani zdaniem, absolutnie, tak? Pozostawia sobie... On próbuje zostawić maksymalne pole manewru, tak, jakie może tutaj być mu zostawione. Chiny nie opowiedzą się po stronie Zachodu przeciwko Rosji. Państwa gościem Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej Federacji Rosyjskiej, obecnie dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ambasador, czy wizyta Wołodymyra Zełenskiego to jest coś nadzwyczajnego w kontekście historyczno-politycznym, w jakim się obecnie znajdujemy? I czy rzeczywiście jakimś wyróżnieniem dla Polski jest fakt, że to była wizyta zapowiedziana wcześniej, oficjalna? Ja może powiem tak z dużych słów. My w ogóle żyjemy w historycznych czasach. Może to przekleństwo, a może potrafimy to przekuć w coś lepszego, ale to są czasy historyczne i wizyty prezydenta Zełenskiego są historyczne. Była wizyta w Stanach Zjednoczonych jako pierwsza, potem była w Wielkiej Brytanii, Francji bardzo krótko i Bruksela. I teraz jest w Polsce. Rzeczywiście to, co wyróżnia tę wizytę w Polsce, po pierwsze, pierwsza wizyta taka oficjalna, bo przypomnijmy, że już prezydent Zełenski przez Polskę przejeżdżał i się nieoficjalnie gdzieś tam w Rzeszowie z prezydentem Dudą spotykał, ale to jest pierwsza wizyta zapowiedziana, wizyta taka naprawdę oficjalna, tak jakby sprawy miały się normalnie, oczywiście absolutnie nie mają się normalnie, z małżonką. Jest to bardzo ważna wizyta. I co powinno dzisiaj paść z ust prezydenta Zełenskiego, o prezydencie Dudzie za chwilę jeszcze porozmawiamy, żebyśmy mogli tę wizytę uznać za udaną i w jakimś sensie przełomową? Trudno mówić, co powinno, natomiast można się pewnych słów i pewnych przesłań spodziewać. I no, ja bym się zdecydowanie spodziewała wyrazów wdzięczności wobec państwa polskiego, ale nawet jeszcze bardziej wobec społeczeństwa polskiego, wobec ludzi po prostu, którzy, no wiadomo, jak Polacy zareagowali solidarnie, to zrobiło wrażenie na nas samych. Sami się zdziwiliśmy, jacy... Co potrafimy w to potrafimy zrobić, i to wspaniale, tak. O tym naprawdę warto pamiętać, bo to jest coś niezwykle ważnego, co się zdarzyło. I jestem przekonana, że takie słowa padną, ale padną też słowa wobec obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce. I myślę, że także szerzej w ogóle Ukraińców, którzy opuścili ten kraj, głównie Ukrainki, tak, i dzieci ukraińskie, które uciekły przed wojną. Ale przecież Ukraińcy i dzisiaj armia ukraińska walczy o ten kraj nie po to, żeby to była pustynia bezludna, tylko po to, żeby ci wszyscy ludzie wrócili. I myślę, że to też będzie bardzo ważne przesłanie, że będąc tutaj na uchodźstwie, żeby obywatele Ukrainy pamiętali i kalkulowali w swoim życiu i w swoich planach to, żeby do swojego kraju wrócić, czyli jak Zełenski tylko będzie pokój. Musi dać im jakąś perspektywę. Musi na razie dać... jej brakuje chyba trochę, no ale wiadomo, jakie są okoliczności. Jak to trudno, żeby on powiedział, kiedy ta wojna się skończy, bo tutaj procesy są w jakimś stopniu tylko po jego stronie. Natomiast to przesłanie, żeby do ojczyzny wracali, że tam jest ojczyzna, że tu jest czasowe miejsce gościnne, a tam jest ojczyzna, no myślę, że takie przesłanie padnie, bo to jest absolutnie fundamentalny dzisiaj interes narodowy dla Ukrainy, żeby kobiety, te dzieci przecież ukraińskie wróciły. Zważywszy zresztą, jakie są ogromne straty wojenne, o tym się mało mówi, ale demograficznie no nie jest dobrze, nie jest dobrze. No właśnie, ale ta wizyta chyba też sposób jej organizacji ma pokazać, że państwo ukraińskie działa. Mimo tego wszystkiego strasznego, co się dzieje, działa. Jest w stanie zorganizować oficjalną wizytę swojego prezydenta w kraju Unii Europejskiej i NATO. To rozumiem, ma być też taki trochę sygnał, jak sądzę, dla Kremla. Ja myślę, że to ma być też taki sygnał, że pomimo wojny Ukraina buduje strategiczne relacje dobrosąsiedzkie, bo te wszystkie wizyty do tej pory były absolutnie takie strategiczne, ale nie sąsiedzkie. I wiadomo, że to sąsiad Ukrainy okazał się agresorem, który na Ukrainę napadł. I Ukraina pokazuje, że jest w stanie budować strategiczne, dobre, dobrosąsiedzkie relacje.
które mogą mieć ogromne znaczenie na przestrzeni dekad do przodu. Jak my sobie te relacje zbudujemy? Czy to będzie trwała taka sąsiedzka współpraca w wymiarze właściwie każdym możliwym, ekonomicznym, o czym też warto sobie porozmawiać, bo tak, natknęliśmy się na poważne rafy tutaj i warto sobie wyciągnąć z tego wnioski. W wymiarze bezpieczeństwa, jak ta współpraca będzie wyglądała, co zrobimy z sprawami historycznymi, które słusznie zostały odłożone w momencie inwazji nieco na dalszy plan, ale przecież nie znikły i też muszą się znaleźć sposoby instytucjonalne. To zostało wypracowane w relacjach międzynarodowych, jak sobie z tym w sposób cywilizowany radzić, żeby o tej historii rozmawiać tak, żeby społeczeństwa odczuwały satysfakcję, że prawda została wypowiedziana, a nie było wrogości. Tak? Powinien za Wołyń chociażby przeprosić. Że to jest ten moment, że lepszego nie będzie. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jakie tu padną słowa. Ale według natomiast pani, czy to jest rzeczywiście moment? Ja mam wrażenie, że spraw historycznych nie można odkładać w nieskończoność. Mhm. Że one zakopywane pod dywan, pod tym dywanem są, zaczynają gnić i jak to z gniciem wiadomo, tak, zaczyna się psuć atmosfera po prostu. I że czas zacząć o tym mówić, ale równocześnie my tu w Polsce, oczekując takich słów prawdy, powinniśmy też rozumieć, że z tyłu w Ukrainie ta wojna toczy się na bardzo wysokiej nucie patriotycznej i nacjonalistycznej, bo nie ma rady. Ta wojna musi się tak toczyć, żeby mobilizować społeczeństwo w tak strasznych warunkach, to trzeba te wszystkie emocje skupić patriotyczne, wokół flagi, jak to tak się jest, mówi, tak? I nacjonalistyczne podgrzać. I Zełenski jest tego świadom i musi tu bardzo balansować. Niemniej słowa prawdy się Polsce i Polakom w moim przekonaniu należą i będą sprzyjać dobrym relacjom. Czy pani jest zdziwiona faktem, że Wołodymyr Zełenski zdecydował się na bardzo ryzykowne także z organizacyjnego punktu bezpieczeństwa, punktu widzenia na to spotkanie na Placu Zamkowym dzisiaj? Myślę, że po już ponad roku wojny jest ogromne doświadczenie także jego otoczenia, w jaki sposób zapewniać bezpieczeństwo. Widzimy, że to się dzieje skutecznie, bo Zełenski, Plac Zamkowy w Polsce, ale przecież jeździł w zasadzie na linię frontu, tak, do najbardziej gorących miejsc, gdzie Putin boi się nawet pomyśleć, że mógłby tam być, a co dopiero się tam zjawić. A Zełenski jedzie, zjawia się tam, rozmawia z żołnierzami, rozmawia z ludźmi i bezpieczeństwo zostaje zachowane, więc wyraźnie potrafią od tej strony zadbać o bezpieczeństwo absolutnie kluczowej osoby, o której wiemy, że Rosjanie dybią na Zełenskiego i byliby zachwyceni, gdyby coś mu się przydarzyło. Nieprawdopodobne wyzwanie dla polskich służb. No bo jak przyjeżdża Biden, to wiadomo, to właściwie jego ochrona i jego ludzie przejmują całą organizację. Tutaj wszystko leży na barkach polskich służb. Nie wiem, czy tylko, bo to są rzeczy, które są za kulisami. Do spraw bezpieczeństwa tak twierdzą. Ja to jest za kulisami i nie wykluczałabym tutaj innych służb, także amerykańskich, które mogą swoją radą służyć, bo wiemy, że przecież te amerykańskie służby są cały czas w kontakcie, są, współpracują, są obecne tutaj, tu są wojska amerykańskie, cały czas idą transporty, więc to nie jest tak, że amerykańskie służby przyjeżdżają do Polski w momencie, kiedy przyjeżdża prezydent Biden. Oczywiście też, ale ta współpraca jest cały czas. Polska jest głównym centrum logistycznym po stronie NATO i Unii Europejskiej, przez które idą dostawy wszystkiego. Broni, pomocy humanitarnej. Tak więc to jest pewien proces, o którym nie mówimy. No niemniej on się dzieje i przecież też wymaga cały czas ochrony, sprawnej pracy służb i mam nadzieję, że te nasze służby się doskonalą i stają na wysokości zadania. No i teraz, pani ambasador, ta ważna kwestia, o której pani wspomniała na początku i zaznaczyła, że trzeba ją poruszyć, czyli sprawy ekonomiczne i to gigantyczne zamieszanie, zaniechanie, nie wiem jak to właściwie nazwać, jeżeli chodzi o zboże ukraińskie. Trudno się dziwić polskim rolnikom, że mają pretensje do rządu za zorganizowanie całej tej sytuacji. My mieliśmy być tylko takim krajem tranzytowym dla tego zboża. Okazało się, że ono u nas zostało, że jest o połowę tańsze, w związku z tym producenci pasz je wykupują. Polscy rolnicy zostali z ręką w nocniku przysłowiową. No i teraz pytanie, jak ten problem rozwiązać i czy to w ogóle jest w tym kontekście problem Ukraińców, czy jednak tylko polskiego rządu?
Cofnijmy się kilka miesięcy wstecz. Co się właściwie wydarzyło? Otóż w czerwcu minionego roku Unia Europejska jako całość, za zgodą także Polski, i uważam, że słusznie Polska się zgodziła, w takim trybie ekstraordynaryjnym na rok na razie zdjęła cła, taryfy, kwoty na import ukraińskiego zboża, także owoców, warzyw, po to, żeby Ukraina wobec blokady rosyjskiej mogła maksymalnie zarabiać na swoim eksporcie, dlatego że państwo ukraińskie i gospodarka ukraińska jest wskutek wojny w strasznym stanie i alternatywą jest po prostu bezpośrednia pomoc finansowa, która idzie ze Stanów, idzie z Unii, idzie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no ale gdzieś tam pośrednio idzie z naszych wspólnych zachodnich pieniędzy, w tym z polskich pieniędzy. Więc lepiej dać Ukraińcom zarabiać, ile się da na ich eksporcie, już nie mówiąc o tym, że to zboże w ogóle globalnie jest potrzebne, niż stanąć wobec sytuacji, że żeby się państwo ukraińskie nie zawaliło i mogło prowadzić wojnę, musimy dawać pieniądze. Więc decyzja była słuszna. Niemniej ona się zdarzyła w zeszłym roku, już ponad 9 miesięcy temu, i nie jest żadnym zaskoczeniem. Nie powinna była być żadnym zaskoczeniem dla polskiego rządu. Wówczas rząd polski powinien był skalkulować, co się z tego powodu może stać, jakie powstają ryzyka, jakie działania należy podjąć. Celem rządu polskiego powinno było być maksymalizacja korzyści z faktu, że jesteśmy strategicznym krajem tranzytowym, przez który, bo na tranzycie przecież można zarabiać, przez który idzie tranzyt z Ukrainy, a minimalizacja kosztów dla naszych rolników. Do tego służą różne instrumenty, w tym instrumenty unijne, na przykład udrażnianie tranzytu, inwestowanie w ten tranzyt, zadbanie o kontrolę jakości tego zboża, wręcz na przykład zakupienie wspólne unijne zboża ukraińskiego jako pomocy humanitarnej gdzieś tam dla krajów trzecich. Są najróżniejsze instrumenty, których absolutnie nie podjęto, nic nie zrobiono. A czemu, pani zdaniem? No w moim przekonaniu... bo trochę wciągam panią już w takie stricte polityczne kwestie. To nie jest stricte polityczna kwestia. To jest chyba tylko wynik niekompetencji po prostu. Powiem tak, polityka zagraniczna ma dwa takie wymiary. Jeden jest prostszy, to jest wyjawienie woli, uderzenie butem w stół, czasem trzeba się do tego odwołać. Pogrożenie palcem. Pogrożenie palcem, bardzo ostre zawetowanie czegoś, i to jest prostsza mechanika, wymaga odwagi, wymaga determinacji, i to się czasem, uczciwie przyznaję, rządowi PiS, zwłaszcza w sprawie tej wojny, udaje, i akurat w sprawie tej wojny dobrze, w innych sprawach niedobrze. Natomiast drugi wymiar polityki międzynarodowej to jest używanie wielu różnych takich subtelnych instrumentów, znajomość prawa, znajomość instytucji, znajomość mechanizmów i sieciowe kontakty, które powodują, że te instrumenty się wszystkie uruchamia dla korzyści najczęściej ekonomicznej i politycznej w skomplikowanych sytuacjach, i to jest taka skomplikowana sytuacja. I tu państwo PiS nie dało po prostu rady, ponieważ ogólnie w takich wymiarach relacji międzynarodowych nie potrafi działać, nie potrafi uruchamiać kontaktów w Unii Europejskiej, nie potrafi z tych mechanizmów skorzystać, nie potrafi tak działać z własnymi ministerstwami, żeby potencjał ministerstw i wiedza stamtąd została skumulowana i przełożona znowu na relacje międzynarodowe, także z ONZ-em na przykład, bo i tutaj mechanizmy mogłyby zostać wykorzystane. I to jest dla nas wielkie memento, dlatego że jeżeli my chcemy czerpać korzyści, a powinniśmy jako Polska, z przyszłej odbudowy Ukrainy, oczywiście Ukraina też, ale Polska po naszej inwestycji strategicznej, to jest w ogóle kolejny temat, który też powinien być poruszony. Jeżeli myślimy o członkostwie Ukrainy kiedyś w Unii, to jeżeli my jako Polska mamy z tego czerpać korzyści, to musimy umieć tak grać na instrumentach międzynarodowych, żeby korzystać, a nie tracić. Trochę prowokacyjnie zapytam, jak można być adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli samemu jest się praktycznie poza taką strukturą prawną Unii Europejskiej? Znaczy, tego się nie da połączyć chyba. To się ciężko daje połączyć, oczywiście, dlatego że jeżeli rząd, nie państwo polskie, rząd jest w sporze z instytucjami Brukseli, w sporze, w efekcie którego nie dostajemy pieniędzy potrzebnych nam na inwestycje najróżniejszego rodzaju, także inwestycje po prostu rozwijające naszą gospodarkę, to jest ogromnie trudno w takich relacjach dochodzić własnych interesów, ale co więcej, budować efektywność
efektywne, wielostronne sojusze wewnątrz Unii Europejskiej po to, żeby znowu dochodzić twardych naszych interesów. I to jest oczywiście kłopot, to nie jest tylko to, co wyłącznie to, co widzimy, czyli spór, bardzo ważny spór prawny, to jest obniżenie naszej zdolności do dochodzenia interesów finansowych, ekonomicznych, prawnych, a te interesy, ich sprawne dochodzenie są nam potrzebne do tego, żeby być adwokatem Ukrainy, nie tylko z korzyścią dla Ukrainy i Unii, ale także z korzyścią dla nas. Mm-hmm. Aktualizacja a propos wizyty Zełenskiego w Polsce. Drodzy Państwo, wiemy, że on już jest w Warszawie. O godzinie 9.45 pojawił się już w hotelu Bristol, czyli tym hotelu obok Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. To tylko tak gwoli uaktualnienia sytuacji. Pani ambasador, wiemy też, że Zełenski kilka dobrych dni temu zasugerował, albo nawet nie zasugerował, powiedział wprost o tym, że część sprzętu, którą Ukraińcy otrzymują od Zachodu, no jest daleko niedoskonała. W tym sensie, że no po prostu wiele z tych przekazywanych rzeczy jest zepsutych. Dzisiaj potwierdził to, a właściwie uzupełnił rzecznik ukraińskich sił powietrznych, mówiąc o przekazanych przez Polskę i Słowację migach. I cały czas domagają się F-16, bo mówią, że te migi są po prostu przestarzałe, że parametry techniczne nie spełniają oczekiwań, no i że to nie jest to, co jest potrzebne. To jest potężny problem. Ja myślę, że tu są dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka, że w całej tej akcji, czy w tym procesie pomagania Ukrainie, jeśli chodzi o dostarczanie sprzętu, wyobrażam sobie, że czasami wchodzą bardzo komercyjne, czy takie transakcyjne interesy i ktoś próbuje zrzucić sprzęt, który się do niczego nie nadaje, po to, żeby odzyskać refundację na przykład od Unii Europejskiej, bo no są właśnie takie mechanizmy, i zakupić sobie za to dobry sprzęt. I interesy Ukrainy wcale nie jest tutaj interesem jakiejś najwyższej wagi. I takie rzeczy oczywiście muszą być pilnowane, żeby do tego nie dochodziło. Natomiast inną kwestią jest, my dajemy takie migi, jakie mamy. Dajemy je także po to, żeby przełamać to tabu, że Ukraińcy nie mogą dostawać samolotów jako wsparcia ze strony natowskiej. Jak rozumiem w intencji słusznej, że jeżeli to tabu zostanie przełamane, jakieś samoloty trafią, to trafią też samoloty lepsze, ale już tych samolotów lepszych akurat Polska no nie może się dzisiaj pozbywać i oczekuje, że inni partnerzy, którzy mogą, Ukrainie takie samoloty dostarczą. Więc to są jednak dwie różne kwestie i różnie trzeba na nie patrzeć. O 1300 kilometrów wydłużyła się Putinowi granica z państwami NATO. Wczoraj 31. krajem Paktu Północnoatlantyckiego została Finlandia. To ma ogromne znaczenie chyba dla nas jako pojedynczego członka NATO, jak i dla całego sojuszu i w ogóle kontekstu, w którym w tym momencie znalazł się Putin. Bo chociażby Morze Bałtyckie stało się takim wewnętrznym akwenem państw natowskich trochę. No tak to można określić, prawda? To jest bardzo duża zmiana dla nas, zmiana dla sojuszu, którego flanka tak zwana wschodnia, a moim zdaniem powinniśmy zacząć także w Polsce zacząć myśleć o tej flance jako flance północno-wschodniej od momentu wejścia Finlandii. To jest zupełnie inna perspektywa. To przekłada ciężar interesów sojuszu bliżej naszych interesów i to jest dla nas bardzo dobre. Ta granica z NATO rzeczywiście, czy granica NATO z Rosją, popatrzmy z naszej perspektywy ostatecznie, a nie tak, Putina, się podwoiła. Mhm. I to też jest, to oznacza, że ten ciężar odpowiedzialności, ryzyk jest dokładnie tam, gdzie my chcemy go widzieć, że nasze ryzyka stają się w dużo większym stopniu ryzykami także całego sojuszu i dla nas to jest bardzo dobrze oczywiście, ale powinniśmy z tego skorzystać. I tak jak Polska dosyć skutecznie rozbudowuje współpracę w ramach Europy Środkowej, tak jest ta bukareszteńska dziewiątka. W moim przekonaniu absolutnie to jest moment, żebyśmy zaczęli myśleć o jakimś formacie takim nordycko-bałtyckim, w którym ściśle współpracujemy także przecież ze Szwecją w ramach NATO za chwilę, bo Szwecja prędzej czy później dołączy. To by było absolutnie dla nas z korzyścią. Tylko znowu, tu jest też podtekst polityczny, bo z takim konfliktem prawnym w ramach Zachodu, w ramach Unii jest trudniej nam współpracować z takimi krajami jak Finlandia i Szwecja, które do rządów prawa
prawa przywiązują dużą uwagę. Mhm. To jest ten link, o którym zapominamy, a trzeba pamiętać, pomiędzy rządami prawa a kwestiami absolutnie fundamentalnego bezpieczeństwa. Szwecja. Kwestia czasu i wyborów w Turcji. Sądzi pani, że zgodnie z zapowiedzią szefa NATO to może być już czerwiec, czy raczej bliżej jesieni? No bo Szwecja też bardzo się sojuszowi przyda. To jest decyzja w rękach jednego przywódcy. No jeszcze Orban, ale Orban to wiadomo, że... Tak, on tutaj sam jeden weta na członkostwo Szwecji nie postawi. On sobie jakieś tam gierki małe polityczne w małym kraiku, powiedzmy uczciwie, uprawia, ale tutaj waga Turcji jest tą wagą kluczową. I to jest bardzo transakcyjnie. Znaczy tak gra Erdogan. On chce najdrożej sprzedać tę zgodę jak można i ten handel, niestety. Dojdzie do niego. Dojdzie. Nie oszukujmy się. Zostanie ubity ten interes strategiczny, ale Erdogan wyraźnie chce zarobić jeszcze więcej. Zarobić? Zarobić w sensie takim politycznym, geopolitycznym, że nie chodzi o pieniądze położone na stół. No dobrze, ale to rzeczywiście sądzi pani, że te sprawy kurdyjskie i te inne uda mu się załatwić? Trudno mi powiedzieć, jak dokładnie wyglądają te negocjacje. Na pewno też ważny jest ten taki element symboliczny, gdzie on musi bardzo ostro grać na arenie wewnętrznej przed wyborami i pokazać, że nie ma takiej sprawy, której on nie postawi ostro w imię bezpieczeństwa własnego kraju i tak dalej. Więc po wyborach oczywiście to będzie prostsze, co nie znaczy, że jeszcze jakieś oczekiwania tej natury wobec Szwecji nie będą postawione także po wyborach i że wybory już wszystko załatwią. To teraz reakcja, troszkę o Kremlu porozmawiajmy w kontekście także rozszerzenia NATO o Finlandię. Zalew po prostu rozmaitych komentarzy ze strony współpracowników bliższych i dalszych Putina. Wypowiedział się Szojgu, wypowiedział się Pieskow, po raz kolejny wróciły straszaki nuklearne. Najdalej chyba poszedł Dmitrij Miedwiediew, który w jakimś szale absolutnym pisze, że trzeba nas wszystkich na Zachodzie wyeliminować jak psy. To świadczy raczej chyba o takim już braku argumentów ze strony Federacji Rosyjskiej. Oni gonią w piętkę, trochę tak to wygląda. Czy ja zbyt optymistycznie do sprawy podchodzę? To jest, ja bym to nazwała jakimś takim hiperpropagandowym jazgotem, który akurat już w tej sprawie nie jest obliczony na jakąś zmianę w ramach Zachodu, bo nikt się w sprawie Finlandii tym jazgotem już przejmować nie będzie. Natomiast jest obliczony na rynek wewnętrzny po to, żeby podbijać ten bębenek wewnętrznej mobilizacji i wewnętrznego poczucia, które rośnie w Rosji, że Rosja jest oblężoną twierdzą, że Zachód chce Rosję wyeliminować, zniszczyć. To jest takie wyprojektowanie tak naprawdę tego, co Rosja chce zrobić Zachodowi na wewnętrzny rynek i powiedzenie nie, to Zachód chce nas wyeliminować, my o własne przetrwanie walczymy, więc zgadzajcie się, żeby wasi ojcowie, synowie poszli na wojnę, zginęli, kolejni poszli na wojnę, zginęli. W Rosji trwa teraz pobór. Nie mobilizacja, ale przecież pobór do wojska, o którym się wie, że poborowi też idą i są wysyłani na front. I władza potrzebuje, żeby ten pobór po pierwsze się zdarzył, żeby ci poborowi się nie uciekali, tylko poszli do tego wojska i żeby te rodziny jakoś to przyjęły z akceptacją, więc ta propagandowa wewnętrzny jazgot jest cały czas, to jest coraz mocniejsze, to już są po prostu takie skale, cały czas więcej, ostrzej, radykalniej, bardziej. No i niestety to oczywiście czyni z Rosji, ze społeczeństwa, z atmosfery tam jakieś koszmarne miejsce do życia i jakiejś mentalności, która się tam kształtuje, ale takie są konsekwencje tej wojny. Za chwilkę wrócimy do rozmowy. Dzieje się dzisiaj dużo, więc informacja z ostatniej chwili. Henryk Kowalczyk zgodnie z przewidywaniami podał się do dymisji z funkcji ministra rolnictwa. Oficjalnie już pan Kowalczyk o tym poinformował. Ministrem był, przypomnę państwu, tylko od 26 października 2021 roku. Nieoficjalnie mówi się o tym, że zastąpi go Robert Telus, czyli przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna, jakby inaczej. Panie ambasador, wracamy teraz do kwestii związanych z Białorusią, bo jak bardzo była pani zaskoczona wczoraj, kiedy usłyszała tę decyzję w sprawie Angeliki Borys? No bo to jest drugie dno. Jakby nie możemy tego rozpatrywać w kontekście dobrej woli wymiaru sprawiedliwości białoruskiego, czy też samego Łukaszenki. No tylko o coś chodzi, o co?
nie ma w ogóle czegoś takiego jak wymiar sprawiedliwości. No, przepraszam, w cudzysłowie, rzecz jasna, słuszna uwaga. Sprawiedliwości tam nie ma, nikt jej nie wymierza, jest po prostu wola jednego człowieka, który prowadzi jakieś swoje rozgrywki i według mnie prowadzi te rozgrywki na dwóch frontach. Także osobą Andżeliki Borys. Po pierwsze, żeby podzielić wewnątrz Polaków na Białorusi, Polaków w Białorusi i środowiska także opozycyjne, jednych do więzienia i do kolonii karnych na długoletnie wyroki, a innych nagle tutaj zarzucone zarzuty i wolność. I wiadomo, że to jest trochę takie próba włożenia klina, bo ja nie mówię, że to zadziała, ale też Łukaszenka gra jakąś taką, próbuje taką mini subtelną grę zachowania minimum swojej suwerenności, bo jednak on nie ulega do końca, tam jest ciągle bardzo mocne napięcie między Putinem a Łukaszenką. I nie ulega mu do końca, pani. Absolutnie, tak? Pozostawia sobie, on próbuje zostawić maksymalne pole manewru, tak, jakie może tutaj być mu zostawione. Oczywiście to pole manewru się zawęża, ale oczywiście on to pole manewru usiłuje zachować nie dlatego, że jest wielkim białoruskim patriotą, tylko dlatego, że to jest gwarancja tego, że on siedzi na stołku, a nie z tego stołka zostanie strącony przez Putina, bo w momencie, kiedy straci, już nie będzie w ogóle żadnego pola manewru, no to jest też koniec władzy Łukaszenki. On po prostu broni swojej władzy. I to pole manewru to jest między innymi to, że jednak armia białoruska nie zaangażowała się ciągle bezpośrednio jako armia w konflikt w Ukrainie. Łukaszenka tego nie chce. Bardzo nie chcą tego też Ukraińcy. Tu też jest bardzo taka subtelna gra ukraińsko-białoruska, bo proszę zwrócić uwagę, że Ukraińcy nie są wielkimi zwolennikami ostrych sankcji na Białoruś. Dlatego, że czują, że dopychanie tej Białorusi tak zupełnie do ściany może spowodować, że Łukaszenka ulegnie i armia białoruska marna, niewydolna i tak dalej, ale jednak się zaangażuje, co nie jest dobre. I Łukaszenka też tego nie chce i na razie Putin nie był w stanie tego wyegzekwować. Są też cały czas takie gry pomiędzy Łukaszenką a Putinem odnośnie subwencjonowania gospodarki białoruskiej, bo ta gospodarka w coraz większym stopniu właściwie jest zależna od Rosji i w Rosji jest kołdra za krótka, a Białoruś też swoich subwencji i swoich dopłat potrzebuje, żeby Łukaszenka w warunkach społeczeństwa, które absolutnie go nie popiera w swojej większości, to nie jest sytuacja rosyjska, to jest kompletnie inna sytuacja społeczna, jednak przetrwał tam i był dla Putina i on jest takim gwarantem, że w Białorusi nic się nie dzieje. On jest gwarantem tego tyrana, który trzyma za gardło i mówi, tutaj nic się nie dzieje, tutaj jest spokój. I w tym jest jego siła i te różne rozgryweczki, w tym to, nie zapominajmy, że jednak ogromna jest opresyjność tego reżimu, ogromna po prostu, do tego służy. Panie ambasador, i na koniec jeszcze wątek chiński, jeśli pani pozwoli, poruszymy, no bo wiemy, że prezydent Chin był kilka tygodni temu u Putina. Tam chyba na szczęście nie wydarzyło się nic, co mogłoby w jakiś znaczący, negatywny z naszego punktu widzenia sposób wpłynąć na wojnę w Ukrainie, ale wiemy, że prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozpoczynają dziś wizytę w Pekinie i także mają spotkać się z przywódcą Chin i von der Leyen mówi, musimy z Chinami rozmawiać, a Macron idzie jeszcze dalej, twierdząc, chce mieć Chiny po swojej stronie. Ambitny plan. I czy w ogóle pani zdaniem możliwe do realizacji, żeby Chiny opowiedziały się po stronie, oczywiście w kontekście tej wojny, raczej państw zachodnich, a nie Rosji? Znowu chwilę większego obrazka. Bardzo się cieszę, że pani redaktor zwróciła uwagę na Chiny, bo my czasem zapominamy, że ten konflikt, ta wojna straszna, która zapoczątkowana przez Rosję toczy się w Ukrainie, ma swój wymiar globalny i sprawy globalne także na efekt tej wojny, przebieg tej wojny wpływają. Otóż mamy do czynienia z narastającą naprawdę ostrą wojną ekonomiczną między Stanami a Chinami. Ta wojna eskaluje. To jest wojna tak naprawdę stawką dla Stanów Zjednoczonych, jest ich przywództwo zarówno militarne, jak i technologiczne, no te rzeczy są jak wiadomo powiązane, jak i ekonomiczne, globalne i Stany Zjednoczone grają ostro i oczekują w narastającym stopniu od swoich sojuszników, że staną po ich stronie i że będzie ten podział taki nastąpi w coraz wyraźniejszym stopniu i Unia Europejska jest w niezwykle niewygodnej sytuacji, gdzie z jednej strony nasze bezpieczeństwo absolutnie zależy od
parasola amerykańskiego, ale dobrobyt ekonomiczny jednak zależy od tego, że utrzymujemy jako Unia korzystne relacje ze Stanami, a nie stajemy się ich wasalem, to jest za mocno powiedziane, ale powiedzmy w tym kierunku. I odcięcie relacji dzisiaj z Chinami, czy takie mocne odcięcie z Chinami, by wpychało Europę bardziej w ramiona Stanów Zjednoczonych i kraje takie jak Francja, Hiszpania, Niemcy pozbawiałoby bardzo intratnych relacji z Chinami i Polska własnych bilateralnych, takich mocnych kontaktów ekonomicznych z Chinami nie ma, ale przecież nasza gospodarka bardzo zależy od gospodarek innych europejskich, więc my też na tym statku płyniemy. I teraz dlatego ta wizyta jest taka ważna i to jest trochę, ta wizyta to jest takie kwadratura koła, czyli jak pojechać tam do Chin, z jednej strony pokazać asertywną pozycję Unii Europejską, że europejskiej, że my się tu nie damy przemocowym ekonomicznym zachowaniom. Z drugiej strony nie denerwować tygrysa. Pokazać jedność, która w Unii trzeszczy na wielu frontach, a z drugiej strony jednak utrzymać te główne pragmatyczne relacje ekonomiczne i jeszcze nie zdenerwować albo minimalnie zdenerwować Waszyngton. Oczywiście wszystkich się tutaj ucieszyć i zadośćuczynić się wszystkim nie da, ale to, co jest na pewno, to, co wiemy na pewno, to Chiny nie opowiedzą się po stronie Zachodu przeciwko Rosji. To są jakieś kompletne iluzje. Tego nie było i nie będzie. Nie sądzę, żeby ta wizyta mogła w jakimś znaczącym stopniu spowodować, żeby Chiny zmieniły zdanie w sprawie Rosji. Ewentualnie może dam do myślenia Chinom, żeby nie stawały tak super jednoznacznie po stronie Rosji, bo na razie się przechyliły w stronę Rosji, ale nie stanęły murem jako sojusznik i to dzisiaj jest interes unijny. Chiny też, mam nadzieję, usłyszą, że w interesie Chin jest podzielenie Unii Europejskiej. I to, co powinny usłyszeć, to, że to podzielenie nie jest wcale takie łatwe i Unia Europejska jakoś tam stoi razem. I jeszcze jedna jest ciekawa rzecz. Była wizyta w listopadzie bodajże Scholza, który pojechał sam z własnym biznesem, a Macron jedzie z szefową komisji w takim otoczeniu unijno-europejskim. Kiedyś to bywało zupełnie inaczej. To jest bardzo symptomatyczne i Macronowi bardzo na tym zależało, żeby ta jego wizyta nie była wyłącznie takim bilateralnym interesem francuskim, tylko żeby... pewnej rywalizacji o przywództwo w Unii, prawda? Tak jest, była tym krajem, który reprezentuje, czy współreprezentuje interesy unijne w Chinach. To jest bardzo ciekawa gra. Pani ambasador, bardzo dziękuję za te wszystkie opinie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Państwa gościem, była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie i dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Bardzo dziękuję raz dziękuję jeszcze. Bardzo. Spokojnych świąt dla Pani dziękuję i tego całego bardzo. Czasu. I może nie wszyscy niestety mają na to szansę. I dla Pani redaktor, i dla Państwa też miłych, spokojnych świąt. Bardzo dziękujemy.